Dzień dobry, witam Was wszystkich w nowym tygodniu i w nowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o błędach, ale błędach popełnianych przy projektowaniu wnętrz, a nie tak jak nieraz już wspominałem przy samym remoncie. Są to błędy o tyle bolesne, że jeżeli źle zaprojektujemy, źle to wykonamy, to będziemy się męczyli z tym przez następne kilka ładnych lat. Są to różne błędy. Oczywiście mogą być błędy pod względem wyglądu, designu, mogą być błędy pod względem funkcjonalności, często wynikające z takiej braku wyobraźni przestrzennej. Jest na to dobre i łatwe rozwiązanie, że nie musicie brać takiego człowieka jak ja, kogoś, kto Wam zaprojektuje, tylko sami jesteście w stanie to zrobić. Ale warto wykonać ten jeden myk, żeby później nie zrobić właśnie takich błędów podstawowych. Zanim przejdziemy do tych 10 błędów w projektowaniu wnętrz, proszę poświęćcie kilka sekund dla sponsora tego odcinka. A myślę, że to zaciekawi szczególnie te osoby, które poszukują ciekawego i fajnego oświetlenia. Koniecznie wejdźcie na stronę lampomat.pl. Jest tu szeroki wybór lamp, tak naprawdę ponad 60 tysięcy. Możemy wyszukiwać produkty ze względu na typ oraz na pomieszczenie. Bardzo dobrze działają filtry, dzięki którym możemy wyszukać idealny produkt. Co ważne, lampomat.pl wyróżnia bardzo wiele kodów rabatowych, z których warto skorzystać. Po dodaniu produktu do koszyka wystarczy wpisać ten kod rabatowy i od razu cena się zmienia. Widzicie? Świetną sprawą jest, że można tutaj kupić na raty, a transport jest gratis już od 300 zł. Link umieszczam również w opisie filmu i serdecznie zachęcam do zakupów. Pierwszy błąd, na który musicie zwrócić uwagę, żeby się nie wkurzać w przyszłości, to funkcja i ergonomia. Często jest tak, szczególnie w kuchni to widać i szczególnie w kuchni jest to najbardziej bolesne, że nie jest ona dobrze przemyślana pod względem funkcjonalnym. Jak już nieraz wspominałem, zobaczcie do odcinka o projektowaniu kuchni, aby mieć przynajmniej 2 metry blatu roboczego. To jest takie minimum. Słuchajcie, 2 metry nie jest to mało. Pod warunkiem, że nam nie zostanie tutaj zaraz jakiś Thermomix, robot kuchenny, jakiś inny czajnik, i z tego blatu robi nam się tam 50 cm. A my musimy tam przygotowywać jedzenie, tak? Święta nieraz. Tak więc te 2 metry wolnego blatu to jest takie minimum. Musimy mieć, ale tu musimy mieć 40 cm wokół płyty i zlewozmywaka. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ja chcę postawić sobie garnek gorący, tu mam zajęte, no to muszę mieć miejsce, gdzie go odstawić, tak? Tak samo przy zlewozmywaku, no coś postawić do wytarcia, no potrzebne jest to miejsce. I to są takie podstawy, ale nie tylko one są w kuchni ważne, tylko w każdym pomieszczeniu. Ja Was bardzo proszę, przemyślcie sobie wszystkie scenariusze, co, gdzie będziecie robić. I to nie tylko teraz, ale nawet i za 5 lat. Może dzieci wyjdą z domu, albo dzieci dorosłe pójdą do szkoły, tak? To potrzebuje biurko, potrzebuje regał na książki dla tego dziecka. Jeżeli ja mam ulubione miejsce, gdzie ja siedzę, to co? Może ja będę miał komputer tutaj. No jeżeli będę miał komputer, laptop jakiś, no to potrzebuję gniazdko, zasilanie. Albo ja nie chcę może wstawać, taki wygodny jestem i gasić tego światła. No to fajnie by było, gdybym ja pod ręką miał włącznik, przełącznik tego światła. Przemyślcie, gdzie będzie choinka stała, gdzie będę prasował, tak? Jeżeli będę tu chciał prasować i oglądać telewizję, to gdzieś te gniazdko też musiałoby być zrobione. Bardzo ważne jest, aby pod względem funkcjonalnym te różne scenariusze dobrze przemyśleć, bo to będzie oznaczało, czy za 2-3 lata nie będziecie musieli robić kolejnego remontu. I drugi błąd, który się zdarza, i to też jest związane z funkcją, to źle umiejscowione meble. No, nieraz niestety tak jest, że szczególnie w mniejszych pomieszczeniach, że gdzieś fotel nam stoi, lampa jakaś i to jest w takim miejscu, że przeszkadza nam przy przejściu. No wyobraźcie sobie, idziecie z tą kawą z kuchni i omijać lampę, omijać kwiatka, bo takie dekoracje też później stawiamy gdzieś
większe, a okej, okay, to będzie tutaj ładnie wyglądało, mam tego kwiata już od 10 lat, dostałam od mamy czy od kogoś tam i gdzie go warto postawić, tak? Bardzo często zagracamy sobie niestety miejsce, zagracamy mieszkanie poprzez właśnie takie, w cudzysłowie, dodatki. Jest na to prosty sposób. Banalny, bo ja rozumiem, że nie każdy może mieć taką wyobraźnię przestrzenną, żebym wiedział, ok, fotel, no to dobra, no tu będzie fotel, ale że on jest dosyć wysoki, tak, z oparciem, to już może człowiek sobie nie wyobrażać. Prosta rada. Macie swoje mieszkanie, weźcie kredę, rozrysujcie, gdzie co będzie stało. Gdzie ten fotel, gdzie ten stolik, gdzie ta lampa, gdzie sofa. Dobra, to jest jedno, ale jeżeli ten fotel będzie stał akurat w przejściu, to postarajcie się tam dać coś takiego wysokiego, przestrzennego. Mogą być to kartony, może być to jakaś drabina, żebym ja sobie wyobraził, że to miejsce narysowane na ziemi będzie do tej wysokości też przysłonięte wizualnie. Jeżeli to zrobicie, to wierzę, że nie będziecie mieli, nie popełnicie tego błędu takiego no podstawowego jak źle ustawione meble. Trzeci błąd, również związany z funkcją, zaraz będę kończył na ten temat, ale to jest również związany z funkcją i w sumie troszeczkę jest tym drugim punktem i z pierwszym też, bo jeżeli ktoś wysłuchał mnie i powiedział, o 2 metry to jest mało tego blatu, potrzebuję więcej i dał sobie dużą wyspę. No, ale później się okazuje, że nie ma za bardzo jak przejść wokół tej wyspy. Dobra, jeszcze tak to przejdę, ale jeżeli będę miał tacę, nie wiem, te filiżanki w rękach, a na tej wysokości jest wyspa, to już jest kłopot trochę. To jest właśnie też ten brak przestrzennej wyobraźni i dokładnych wymiarów. Musicie zwrócić uwagę nie tylko ile te meble będą miały, ale również ile będzie przejścia. Sypialnie nieraz są wąskie, łóżka, damy sobie na 1,80 m powiedzmy materac plus łóżko, będzie miał 2 metry szerokości, to jest naprawdę bardzo dużo. I okaże się, że ja muszę się przyciskać do tego łóżka. Albo na dzień dobry w holu wielka szafa, która po prostu nam przysłania cały świat. To musi być nie tylko praktyczne, ale i ładne. Bardzo często spotkałem się z takim błędem, że ludzie okej, myślą, tu będzie stał stół, dobra, wiedzą, czyli krzesło potrzebuje, ale już nie pomyślą, że to krzesło trzeba odsunąć. I później trzeba się dociskać, tak? Miałem całkiem niedawno nawet taki przypadek, że te krzesło okej, ono stanęło, no ale już tak naprawdę, żeby tam usiąść, to nie wiem, skakiwać od góry trzeba by było. Starajmy się po prostu, aby nie zaburzyć proporcji. Mikroskopijny jakiś dywanik w salonie przy dużych sofach, stoliku, no będzie wyglądał nieciekawie, niefajnie. Dlatego no trzeba to wszystko przewidzieć. I tak jak wspomniałem wcześniej przy poprzednim punkcie, najlepiej rozrysować to sobie na ziemi. Kolejny punkt to źle zaprojektowane oświetlenie, ale nie tylko chodzi o to, oczywiście to jest najważniejsze, żeby dobrze zaprojektować oświetlenie w odpowiednich miejscach. Powinniśmy mieć oświetlenie główne, robocze i nastrojowe. I jeszcze paliko, jak bez tego nastrojowego przeżyjemy, to jeżeli źle zaprojektujemy światło główne, czyli takie, które oświetli nam większość pomieszczenia, albo te robocze, czyli takie kierunkowe, jeżeli to źle zaprojektujemy, to będziemy się męczyli. No my musimy mieć bardzo dobre oświetlenie przy lustrze, tak? Kobiety malując się, żeby nie rzucały sobie cień na twarz. Musimy mieć dobre oświetlenie blatu w kuchni. Oczywiście powinniśmy mieć bardzo dobre oświetlenie biurka, a szczególnie jeżeli ktoś pracuje wieczorem albo ma takie hobby jak, nie wiem, sklejanie modeli, tak? Oświetlenie nastrojowe jest dla nas, dla naszego komfortu, dlatego no też fajnie, żebyśmy mieli w sypialni takie nastrojowe oświetlenie, ale w salonie, tak, chcemy usiąść, zobaczyć telewizor, posiedzieć z lampką wina, z ukochaną, ukochanym, posiedzieć, porozmawiać i nie chcemy wtedy mieć Las Vegas, aby światło nam świeciło te nasze główne, tylko gdzieś ukryte, przyjemne, o ciepłej barwie oświetlenie. I tu jeszcze właśnie wracam do tego, że nie tylko warto i trzeba zaprojektować funkcjonalnie w odpowiednich miejscach, ja zapraszam do odcinka o oświetleniu, bo tam więcej na ten temat mówiłem, ale powinniśmy też dobrać odpowiednią barwę oświetlenia oraz natężenie, czyli moc.
Teraz w sukurs nam przychodzą różne żarówki, tak zwane inteligentne, i możemy sobie nawet sterować to przez smartfon, ale nie każdy chce, nie każdy lubi bawić się czymś takim, chociaż coraz więcej ludzi lubi i chce się tym bawić, ale nie każdy. No to pomyślmy o tym, w jakich warunkach, jaką barwę będziemy potrzebowali i o jakiej mocy. Punkt, o którym często wspominam, to za dużo wszystkiego, a za mało miejsca do przechowywania. Bardzo często się zdarza, bardzo często, że nie chcę generalizować, absolutnie, ale niestety dużo młodych osób nie przewiduje, że z latami tych pierdół, bibelotów zbiera się tyle, że gdzieś to trzeba umieścić, gdzieś to trzeba dać. A szaf mamy jak na lekarstwo, a później brakuje miejsca na mopa, kupiliśmy narty, nie mamy gdzie iść schować, czy buty do tych nart. I to jest kłopot. Drugi kłopot, według mnie, okej, ja rozumiem, że niektórzy lubią ten kłopot, ale według mnie przeszkadza to w takim dobrym odbiorze przestrzeni, to jeżeli mamy za dużo nastawiane na różnych półkach, półeczkach, regałach, komodach, nawet za dużo mebli nieraz mamy, tak? Mamy właśnie tu komodę, tu witrynkę i tego się robi bardzo dużo, to wszystko zaczyna przytłaczać. No nie idźmy tą drogą. Akurat w tym przypadku wydaje mi się minimalizm jest lepszy, szczególnie w łazienkach, jeżeli wejdziemy i zobaczymy tam flakonów, flakoników nastawionych, butelek, buteleczek, różnych 10 rodzajów szamponów, no nie wygląda to fajnie. Niestety. O, ten błąd, który teraz powiem, jest oj bardzo bolesny. Naprawdę czasami się zdarza, że przekładamy design nad funkcjonalnością. I to design pod względem wyglądu, jak i takiej praktyczności. Słuchajcie, skórzana sofa może i ładnie wygląda, ale fatalnie się na niej śpi. Fatalnie. Nawet się niezbyt wygodnie na tym siedzi. Tak więc warto się na tym zastanowić. Tak samo lubię firany, ale koty również. Tak więc jeżeli macie takie zwierzaki, zastanówcie się, czy to jest gra warta świeczki. Druga rzecz. Ludzie lubią grube, włochate dywany. No ale jeżeli masz alergię, to wyobraź sobie, ile tego kurzu tam będzie. Może to nie być najszczęśliwsze dla Ciebie i najlepszy pomysł. Tak samo zrobienie, nie wiem, białej sofy. Jeżeli masz psa i ten tak radośnie sobie przyleci z dworu z łapami takimi brudnymi z błota i tak skoczy na tą sofę. Oczywiście, no, fajnie by było wyczyścić od razu mu te łapy, ale on jest nieraz szybszy od nas. Druga rzecz to jest taka praktyczność, ale no i taka wygoda jest ważna. Czasami się zdarza, że ludzie kupują takie sofy, że nie wiadomo, czy na tym leżeć, czy siedzieć, jak się do tego normalnie zabrać, bo ładnie to wygląda, ciekawie, ale po prostu jest niefunkcjonalne. Nieraz stolik kawowy ma tak finezyjny wygląd, że ja nie wiem, gdzie tą kawę swoją postawić, bo boję się, że spadnie mi ta filiżanka. Dlatego bardzo ważne pod względem materiału, jaki materiał dobieramy, jaki kolor dobieramy, czy potrzebny jest ten dywan, czy niepotrzebny, tak samo wyglądu samego mebla, bardzo ważne jest to, aby to było praktyczne w przyszłości. Bo co z tego, że to ładnie wygląda, jeżeli będę się wkurzał na co dzień? O tym błędzie też już kilka razy wspominałem. Ale ja widzę, że coraz częściej jest popełniany. Chodzi mi o trzymanie się trendów, takiej mody, jeżeli chodzi o projektowanie wnętrz. Ja wiem, że dzisiaj, kurczę, scrollujemy tego Instagrama, tego tak przeglądamy, o, to jest fajne, to jest ciekawe. A, super, tak? Dobra, Ctrl-C, skopiowane. Po pierwsze, bardzo często oderwane te inspiracje są od rzeczywistości. To znaczy, podoba nam się stolik, podoba mi się fotel z innej inspiracji, całkiem coś innego, jakaś ściana wykonana. Później, jak wrzucimy to do nas, to niezupełnie wrzucimy. No po prostu kupimy, poustawiamy i to może nie wyglądać zbyt fajnie. Jeżeli to jest oderwane, nawet eklektyzm, który chcemy zrobić, no musi być przemyślany. A może nawet nieraz szczególnie eklektyzm. Fajnie się zainspirować. No po to to jest, tak? Po to są takie programy jak mój, po to są różne Facebooki, takie jak moje, gdzie możecie zobaczyć inspiracje, po to jest Pinterest i inne programy, ale nie warto, naprawdę nie warto ślepo podążać za tą modą, bo to Ty masz się dobrze czuć w tym wnętrzu. Ty i tylko Ty i Twoja rodzina. I to jest najważniejsze,
a nie żebym zrobił tak, jak jest modnie teraz, a ja się będę męczył przez następne kilka lat, bo po prostu mi się to nie podoba. No było ładne, sąsiedzi przychodzą, mówią, ale masz to fajnie, tak oryginalnie. No sobie myślisz, kurde, oryginalnie jest, no ale co z tego, jak ja bym chętnie już remont przeprowadził. Naprawdę, jeżeli coś jest w trendach, w modzie, po pierwsze to przejdzie, tak? Tak więc jeżeli chcesz się cały czas trzymać tą modą, to niestety byś musiał co 3 lata robić remont nowy. Po drugie, okej, jeżeli dobrze się czujesz w takich wnętrzach, super. Ale jeżeli niekoniecznie, to absolutnie proszę Cię nie iść w tym kierunku, żeby trzymać się tej mody. Kolejny błąd, jeżeli chodzi o projektowanie wnętrz. Bardzo często jest tak, że wchodzimy do salonu, do sypialni, do jakichś tam pomieszczeń i ogólnie mówimy, że są ładnie, fajnie, ciekawie, ale czegoś mi tu brakuje. Coś jest takiego, że nie mówię, wow, super. I właśnie zawsze powinniśmy zaprojektować, przemyśleć takie, w zależności od wielkości budynku, jeżeli to jest średniej wielkości dom, to proponuję takie dwie, trzy rzeczy, że przykują wzrok. Że to będzie naprawdę coś takiego, że wejdziesz i od razu spojrzysz na tą jedną, jedyną rzecz i to będzie taki punkt centralny. Także warto zaprojektować właśnie takie punkty centralne, ale tak jak wspomniałem, dwie, trzy, no, będzie więcej, no, większy dom, to może cztery, ale nie za dużo. Nie za dużo, bo wyjdzie kicz. Jeżeli ponastawiam na każdej ścianie będzie coś się działo, jeżeli podłoga też będzie w innym kolorze, sufit w innym kolorze, dodatki jakieś jeszcze inne kolorowe, oprócz tego jeszcze formą, kształtem i materiałem będą się od siebie różniły, to może każda z tych rzeczy osobno będzie ładna, ale wszystkie naraz wyjdzie poplątanie z pomieszaniem. To naprawdę trzeba już umieć, żeby tak dobrać, żeby to było ze smakiem, z gustem. To jest naprawdę trudna sprawa. Nie niewykonalna, ale trudna. Kolejny punkt. Troszeczkę też do oświetlenia, ogólnie do elektryki, jest to ważne, aby dobrze zaprojektować gniazdka. Oczywiście w tej kuchni to jest taka podstawa, żeby to bardzo dokładnie przemyśleć, gdzie ja będę miał czajnik, gdzie ja będę jakiś drobny sprzęt AGD używał, gdzie będzie stał ekspres do kawy, bo jeżeli ja zobaczę kogoś z przedłużaczami po remoncie, to po prostu no, ach, nie może być tak. To trzeba już naprawdę wcześniej przemyśleć. Jeżeli wiem, że będę miał biurko tutaj, no to potrzebuję 3, może 4 gniazdka do tego internetowe, tak, żeby miał tutaj podłączenie. Telewizor tak samo z 4 gniazdka, no bo mamy telewizor, mamy dekoder, mamy nieraz DVD, coś tam stoi, musimy mieć. Jeżeli ja wiem, że w tym miejscu będę najczęściej ładował telefon, no to gniazdko, tak? I druga rzecz związana z instalacjami, jeżeli już tak wszystko staram się dobrze przemyśleć, to proszę też tak pomyśleć, aby wszystkie kable były schowane, żeby one nie były widoczne, bo to nie wygląda najciekawiej. Nie, jeżeli one wiszą tam gdzieś z telewizora, no dzisiaj śmiało można peszel zrobić w ścianie, tak, tamtędy przeprowadzić wszystkie kable. Po pierwsze bardzo fajnie w przyszłości przy wymianie takiego sprzętu, bez żadnego kłopotu, no a takie kable, które nam wiszą, no nie dodają uroku mieszkaniu. I ostatnia rzecz, o której chcę i muszę powiedzieć, a o której już troszkę wspomniałem, ale też coraz częściej widzę bardziej w zapytaniach ludzi, czy to będzie pasowało to do siebie, a to do siebie. Tak jak wspomniałem, my sobie siedzimy, tak scrollujemy tego Facebooka, Instagrama, Pinteresta i tak podbieramy tu komódkę, tu dekorację, tu lampę i tak chcemy to wszystko powrzucać. Jeżeli naprawdę zależy Wam na, no tak dziwnie to zabrzmi, ale dobrze wykonanym eklektyzmie, to najlepiej nie próbować to na własnym organizmie, bo to może boleć. Najlepiej poprosić projektanta i projektanta, który ma doświadczenie w tym, bo wiadomo, że każdy projektant ma swój styl, no nie tylko doświadczenie, ale któremu też dobrze wyszedł taki eklektyzm, warto poprosić, żeby on pomógł, bo on wtedy podpowie, ta dekoracja z tym będzie pasowała, nie będzie pasowała, tak? Czy niektóre te elementy są tak różne, tak dziwne, tak ciekawe, że będą ze sobą pasowały, albo niestety nie. Słuchajcie, bardzo ważne jest, i to podkreślę po raz kolejny, przemyśleć różne scenariusze, różne sytuacje, jakie Was będą czekały przez następne ileś lat w tym domu, gdzie będziecie mieszkać. Ważne jest, aby bardzo dobrze zaprojektować to mieszkanie, ten dom, lepiej poświęcić kilka tygodni dłużej, trochę więcej poczytać, trochę więcej pooglądać tych filmów,
i naprawdę rozrysować na kartce, co gdzie ma być. Nie tylko jeżeli chodzi o meble, ale też takie rzeczy jak garki, jak sztućce, jak jakieś sypkie pokarmy. Wszystko to przemyślcie, gdzie będziecie buty trzymali, gdzie będziecie zimową odzież trzymali w lato na przykład, tak? Albo dodatkowe wiadro, mop czy narzędzia, które potrzebujecie też w jakimś tam niewielkim stopniu, nie raz, ale potrzebujecie. Lepiej planować, projektować dane mieszkanie, dany dom dwa razy dłużej, ale być zadowolonym z tego efektu nie tylko teraz, ale i za 5-7 lat, czego Wam bardzo życzę. No mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pożyteczny. Jeżeli tak, to liczę na tą łapkę w górę, kliknij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, aby nic się już nie ominęło. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!